Ani słowo o Stomilu, kolejny program, kolejny gość, Damian Sierant dzisiaj jest ze mną. Cześć, witam Ciebie. Witam serdecznie. Damian, powiedz mi, co człowiek z Poznania robi w Polsce, to znaczy Poznań, Rzeszów, Olsztyn. Trochę sobie podróżujesz po kraju. No, goni za marzeniami. No właśnie, to najważniejsze. Najważniejsze, gonisz za marzeniami. Jakie masz marzenia? To jest jedno z moich ostatnich pytań, które zawsze zadaję na koniec. Jakie masz marzenia? Jakie marzenie ma Damian Sierant? Na pewno spełniać się jako człowiek. Mieć szczęśliwą rodzinę. To już mi się udało. I teraz gonię kolejne, te piłkarskie. Te, które było takie pierwsze, wiadomo. Ale no, do realizacji tego marzenia potrzeba czasu i cierpliwości. I szczęścia, bo do wszystkiego potrzeba trochę szczęścia. Dokładnie. Powiedz mi, ty jesteś wychowankiem jakiego klubu? Gdzie zaczynałeś swoją karierę piłkarską? Lecha Poznań. Jestem wychowankiem Lecha. Jesteś Lechitą, tak? Tam gdzieś tam cały czas szkoliłem się. Byłeś ty synny Akademii Lecha Poznań? Dokładnie, we Wronkach. Tak, mieszkałem tam. Tak, to wtedy, kiedy tym szefem Akademii był pan Śledź? Bo to też jest taka ciekawa postać. Tak, bo ja byłem we Wronkach już od samego początku tej Akademii. Odkąd właśnie trener Śledź to nadzorował. Miałeś kontakt z trenerem Śledziem? Rzeczywiście jest taki ostry, jak mówią, tak. Czy nie? Znaczy, czy wymagający po prostu? Ostry, ale w perspektywie czasu wszystko to, co on mówi, się gdzieś tam sprawdza i na pewno w wielu rzeczach miał rację, czego jako pewnie gdzieś tam młody chłopak nie do końca rozumiałem jego przekaz i zgadzałem się z jego gdzieś tam myślą i z jego takimi podpowiedziami, jakie miał, ale no mówię, z perspektywy czasu to wszystko, może nie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy się na pewno sprawdza. Ty od zawsze grałeś na boku obrony czy tam pomocy, nie? Jak się wyglądała twoja droga na boisku, droga piłkarska? Początki, kiedy zaczęły się takie pozycjonowanie nas jako młodych zawodników, to tylko występowałem w środkowej części boiska, środek pomocy, czasami środek obrony, a na boku zacząłem grać dopiero w Rzeszowie, tak naprawdę. Dopiero wtedy tak zaczęło się typowe ustawianie mnie na boku, ale bardzo dobrze się czułem przede wszystkim na tej pozycji i czułem, że to jest taka moja pozycja, na której najlepiej się czuję i mam największe szanse pomóc drużynie na boisku. Jak ty sobie radzisz ze stresem? Powiedzmy, grasz mecz, tracimy gola, gdzieś tam zawaliłeś, coś ci się nie udało, gdzieś tam ktoś ciebie okiwał, stworzył przewagę. Czy ty jesteś w stanie się od razu wyłączyć i grać dalej, czy gdzieś tam w głowie to siedzi? Staram się jak najszybciej wyrzucać takie rzeczy, ale tak myślę, że wypracowałem sobie od jakiegoś czasu taką strefę komfortu, w której chcę się znaleźć przed meczem, żeby... Masz jakiś rytuał przed meczem? Coś robisz, nie wiem, jeden znak krzyża, drugi coś przywyć? Nie są to rytuały. Nie jesteś przesądny? Nie. Są to po prostu takie rzeczy, które robię zawsze, żeby to była moja rutyna, a to pozwala mi się po prostu skoncentrować na tym, jakie mam zadanie w czasie meczu. A kiedy coś się wydarzy, to po prostu nie myślę o tym, nie załamuję się, tylko staram się w kolejnej akcji tą pewność odzyskać i budować ją z minuty na minutę coraz bardziej. Ty się tak samo dobrze czujesz w kuchni jak na boisku, czy raczej jesteś gościem i przychodzisz, żeby tylko zjeść i wychodzisz? Nie, potrafię coś przyrządzić, ale no w domu głównie zajmuje się tym moja żona. No i jej to świetnie wychodzi, bo gdzieś mamy małą córeczkę, więc musi to wypośrodkować. Takie jedzenie pomiędzy małym dzieckiem, a jednak mężczyzną, który potrzebuje dużo kalorii w ciągu tygodnia dostarczyć, ale świetnie jej to wychodzi, dlatego ona bardziej zajmuje się kuchnią. Ja jestem troszeczkę na uboczu, ale nie mam problemu, gdy dostaję sam też coś sobie przyrządzić. Powiedz mi, czy ty odpoczynek bierny czy aktywny? Jeżeli gdzieś tam wyjeżdżacie z żoną, z rodziną, to raczej chodzicie, zwiedzacie, czy plaża, zamki na piasku, morze, kocyk?
staramy się to wypośrodkować. Nie jesteśmy jakimiś mega zapaleńcami na zwiedzanie, ale takie najciekawsze rzeczy na pewno staramy się zobaczyć, ale wolimy taki wypoczynek, typowy wypoczynek, że leżymy, łapiemy energię i spędzamy czas ze sobą. Ale no mówię, te najciekawsze jakieś rzeczy, które są do zobaczenia, też chętnie odwiedzamy. Morze czy góry? Góry, zdecydowanie góry. Góry? Góry. Lubisz pospacerować, pochodzić? Tak, tak. No, piękne są polskie góry, ale też na przykład byliśmy w Chorwacji parę lat temu, to tam było to idealnie wypośrodkowane, bo tu jest morze, woda, można na plażę pójść, a z drugiej strony mamy też góry, więc tam bardzo nam się podobało, bo przyjemne z pożytecznym można było połączyć, ale jak mamy możliwość, to staramy się jeździć w góry. Twoja małżonka też jest z Wielkopolski? Tak, tak, tak. Często jeździcie do siebie? Czy teraz jak jest małe dziecko, to raczej Olsztyn i nie ma czasu na to? Właśnie jak jest małe dziecko, to staramy się jeszcze częściej, bo wiadomo, że babcie są bardzo chętne. Bo... Ale zdarza się tak, że masz 2 dni wolnego, jedziecie tam, nie wiem, 300 km i... Nie, nie. Tak się nie zdarza, że jak tylko jest wolne, raczej skupiamy się, żeby być tutaj, bo to też zaburza trochę rytm i córce, no i też trochę nam takie wyjazdy. A wiadomo, jest dosyć daleko, więc no wiadomo, jeździmy na święta, kiedy jest dłuższe wolne, ale głównie nasze życie raczej jest tutaj w Olsztynie i nie jeździmy w każdej możliwej okazji do Poznania. Ale chyba nie narzekasz na to, że w Olsztynie jesteście, bo chyba jest tutaj sporo miejsc, gdzie można pójść, pochodzić. Wielu piłkarzy, mówi mi, którzy rozmawiali ze mną, może się podlizują, że w przyszłości możliwe, że zostaną tu albo wrócą tu, a gdzieś tam odjedą ewentualnie, wrócą tu, bo to się świetnie żyje w tym mieście, bo jest fajna atmosfera, jest co robić i jest naprawdę fajnie. Zgodzisz się? No, oczywiście powinieneś zgodzić, ale powiedz prawdę. Mówiąc prawdę, to jestem jeszcze tak 50 na 50. No to się cieszę, jestem... cieszę się, bo właśnie widzę, że się nie podlizujesz, mówisz szczerze i o to mi chodzi. Nie jestem może do końca przekonany, że chciałbym się tutaj gdzieś tam dłużej, wiadomo, po tym piłkarskim życiu tu wrócić i tak dalej. No ale też to ze względu chyba trochę też takiego, że jestem poznaniakiem i wiadomo, jak to Poznaniak jest bardzo zżyty ze swoim domem. Myślałem, że picie jesteś bardzo oszczędny, jak to Poznaniacy żartuje. No to swoją drogą. Ale, no to też fajnie, że jesteś szczery. Ale mówię o takim przywiązaniu typowym, że ciężko nam wyjechać ze swojego miasta i jesteśmy w nim najbardziej gdzieś tam zapatrzeni i może dlatego ciężko mi się w 100% przełamać do tego, żeby mówić, że tutaj się świetnie odnajdujemy jako rodzina. Powiedz mi, ta pierwsza liga jest specyficzna? Jest trudna? Jest trudna, bo wielu zawodników grało w ekstraklasie. Schodzą do pierwszej ligi, by się odbudować, albo mają świetne warunki przedstawione przez dany klub. No i na pewno jest to wymagająca liga. Jest taka połączona gdzieś tam młodość z takim już doświadczeniem, wyrachowaniem czasami, więc na pewno z meczu na mecz można tej ligi się cały czas uczyć. Masz takiego piłkarza, który gdzieś na ciebie wkręcił w parkiet, że tak powiem, którego gdzieś tam pamiętasz? Dlaczego pytam? Bo pamiętam taki mecz z Sosnowcem rok temu, mecz jeszcze jak trener Zajączkowski był opiekunem Stomilu i tam Serka Szotę tak objeżdżał, że tak powiem, brutalnie Małecki, że Serek potem mówi, ty jeszcze 2 dni później mu się w głowie kręciło. Czy masz kogoś takiego widza, kto gdzieś tam spędza sen z powiek? Nie, tak nie przypominam sobie, żeby jakiś zawodnik siedział mi w głowie dłużej niż 90 minut. Raczej tylko skupiałem się na nim przez czas meczu i myślę, że z nikim jakichś większych problemów nie było. Pewnie zapytasz mnie, z kim się grało gdzieś tam przeciwko komu. Na przykład, no tak, najciężej. Często. To tak muszę przyznać, że do tej pory to z Miłoszem Kozakiem, bo po pierwsze znamy się właśnie z czasów gry w Lechu, więc... Ale powiedz mi, to jak był piłkarzem Chrobrego, czy już Radomiaka? Radomiaka. Teraz w tym ostatnim meczu, który graliśmy u nas na stadionie, to właśnie myślę, że gdzieś tam w tym meczu najciężej mi się grało przeciwko niemu. Ale też mówię, dlatego, że znamy się
i chcieliśmy sobie gdzieś tam pewnie, wiadomo, nawzajem coś udowodnić. Udowodnić. A po drugie, on jest taki bardzo dynamiczny, silny i nieprzyjemny i myślę, że wielu zawodników mogłoby powiedzieć, że przeciwko niemu gra się ciężko. Czy ty jesteś człowiekiem, który potrafi się wyłączyć w czasie meczu? Nie słyszysz tych głosów, krzyków, nie wiem, z trybun? Wiem, że teraz jest mało kibiców albo nie ma ich praktycznie wcale, ale czasami czy dziennikarz, czy ktoś tam, sponsor się zdenerwuje, zirytuje, krzyknie coś do drużyny albo personalnie. Czy ty jesteś w stanie wyłączyć się i tego nie słyszeć, czy słyszysz to, gdzieś tam ci to wpada do głowy? Wiadomo, słyszę to, ale zupełnie nie zostaje mi to w głowie. I wiadomo, można mówić, że tak się mówi i tak powinno być, ale akurat pod tym względem naprawdę nie mam problemu, że coś rozpamiętuję, czy jakieś słowa, bo naprawdę nie skupiam się zupełnie na tym. Jestem skoncentrowany tylko i wyłącznie na boisku, to co dzieje się na murawie i no, naprawdę nie zostają mi w głowie żadne komentarze. Tak jak wpadają, tak naprawdę wypadają i po meczu nie pamiętam nawet żadnego z takich zachowań. Czy ty czasami wychodzisz z kolegami na jakieś piwko, gdzieś się spotkać, czy raczej teraz tylko rodzina, dom, trening? Nie, teraz typowo rodzina, bo tym bardziej, że żona jest praktycznie sama tutaj z malutką, kiedy ja gdzieś wyjeżdżam, więc kiedy jestem w domu, staram się jej jak najbardziej pomóc, ale kiedy mam jakiś wolny dzień, że dziewczyn nie ma, bądź coś się dzieje, no to jak najbardziej lubię też z kolegami spędzić czas, bo jednak jesteśmy zżyci, zgrani i to też jest przyjemną odskocznią taką od codziennego życia. Czy ty jako rodowity poznaniak dostrzegasz zalety tej szatni? Bo wiele osób mówi, że w Olsztynie jest bardzo fajna atmosfera. Czy zgadzasz się z tym? Atmosfera jest naprawdę najlepsza, z jaką się do tej pory spotkałem w jakiejkolwiek szatni. I myślę, że to zgranie jest bardzo, bardzo kluczowe na boisku i bardzo każdemu potrzebne. Pytałem ciebie o twoje marzenia. Zdrowie? No myślę, że zdrowie jest zdecydowanie najważniejsze w tym, co robimy i bez zdrowia nawet nie ma przyjemności, wiadomo, z trenowania. Kiedy coś boli czy coś dolega, no to wiadomo, że ciężko jest z taką dolegliwością trenować, więc myślę, że to zdrowie jest najważniejsze, żeby nic nie dolegało. Na koniec Ciebie zapytam, czy ty jesteś w stanie się zdenerwować? Bo ty już po raz kolejna osoba i kolejną osobę pytam, że taka cicha, spokojna, czy można Ciebie wyprowadzić z równowagi? Myślę, że można. Ale myślisz, czy kiedyś ktoś to widział? Myślę, że żony zapytać. Tak? Doświadczyła kilka razy? Myślę, że ona najszybciej by... A powiedz mi, po przegranym meczu ty to wyrzucasz z siebie, wracasz, powiedzmy, przegrywamy, strzelam, w Nowym Sączu, jedziesz 8 godzin tym autobusem, wynik, kurczę, przegraliśmy mecz, przychodzisz do domu i jesteś w stanie się wkurzyć, denerwują ciebie pewne, nie wiem, jakieś rzeczy w domu, coś tam przestawione, czy już dojeżdżasz do domu, wchodzę i już jest spokój? Nie, staram się jak najszybciej tą złość wyrzucić. Wiadomo, nie jestem jakiś bardzo impulsywny, że to widać, ale wiadomo, że duszę takie coś w sobie i właśnie staram się to zrobić jak najszybciej, żeby już do domu tego nie przynosić, bo wiadomo, że to by się odbijało, no ale tak jak mówię, że możesz zapytać żony, nie zawsze się to udaje i jakąś część na pewno tego, co się dzieje, nie tylko w meczu, ale czy na treningu, czy gdziekolwiek do domu przynoszę, ale tak jak mówię, walczę z tym, żeby to zostawało tam, gdzie ma zostać. Mam nadzieję, Tobie życzę tego i nam wszystkim, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że wracamy do Olsztyna po przegranym meczu 8 godzin, żebyśmy wracali z uśmiechem na twarzy. Też będziemy się starać. Dzięki.